Dzisiejszy odcinek będzie o Chinach i zaufaniu w Chinach. Tak naprawdę o jednym wątku, a właściwie o jednym pytaniu zagadkowym dla Was. Chiny w tym roku mają najwyższy wskaźnik zaufania na świecie według badań Edelman Trust Barometer. Ja jestem właśnie w Chinach, w Hongkongu. Hongkong jest trochę inny niż całe Chiny, no ale pytanie jest zasadnicze, z czego to wynika? Dlaczego w Chinach jest najwyższy poziom zaufania na świecie? Czekam na Wasze odpowiedzi pod tym filmem. Czekam na to, żebyście znaleźli właściwe odpowiedzi, z czego wynika taki wysoki poziom zaufania. Dla tych wszystkich, a może dla pierwszych trzech osób, które znajdą i wkleją pod tym wideo odpowiedzi, będzie w nagrodę moja książka Matematyka Zaufania, której premiera już 19 kwietnia. Ale ja krótko jeszcze chciałem powiedzieć o jednym elemencie i zasadzie związanej z zaufaniem, a mianowicie o szybkości. Zaufanie przyspiesza wszystkie możliwe procesy. Kiedy jest, kiedy pracujemy w zaufaniu, wszystko dzieje się szybciej. Wpływa to też na obniżenie wielu kosztów. W firmach, w których miałem okazję pracować, kiedy menadżerowie podjęli decyzję, że rozszerzą swój zakres zaufania i w ten sposób przyspieszą różne procesy, prawie w każdej rozmowie zyskali na tym finansowo. Być może tracili również w jakimś obszarze, ale zyski dużo przewyższały koszty. Zaufanie i praca w zaufaniu przyspiesza procesy, daje możliwość realizowania zadań dużo szybciej. Jeżeli nie wierzycie, polecam Wam w mądry sposób rozszerzać zaufanie i sprawdzać, jak to działa na różnego rodzaju tempo działania, na różnego rodzaju koszty, które są związane z czasami, bardzo czasochłonnymi procesami. To tyle na dzisiaj. Czekam na Wasze odpowiedzi, dlaczego w Chinach jest taki wysoki poziom zaufania, kiedy na przykład w USA zanotowano największe spadki zaufania w historii w zeszłym roku. Do zobaczenia, do jutra.